Witam w 7. wolontariackim webinarium realizowanym w toku projektu Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat, realizowanym z dotacji Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Gościem dzisiejszego spotkania jest lekarz psychiatra Barbara Kaszyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Pomost. Tak, miło mi. Basiu, jesteś współinicjatorką właśnie tutaj działalności stowarzyszenia, tak. W ramach którego też działa Regionalne Centrum Wolontariatu Centerko. Opowiedz nam, jak to wszystko się właściwie zaczęło. Właśnie, to miło, że mogę sięgnąć do tamtych chwil, bo właściwie to inicjatorami utworzenia stowarzyszenia byli rodzice. Rodziny osób, którym się zdarzyło przechodzić kryzysy psychiczne, kolejny albo no już takie trochę przewlekle stan takiej trochę izolacji, nawet może nie trochę, ale izolacji od otoczenia. Zaczęło się w ten sposób, że jedna z mam, które poznałam jeszcze pracując na oddziale młodzieżowym w CSK, znalazła mnie, oddział dzienny dla młodzieży, i po prostu właściwie wymusiła prawie na mnie, ale bardzo miło, żeby zająć się utworzeniem czegoś, jakiegoś miejsca, w którym osoby młode, wtedy tak myśleliśmy o młodzieży, bo ja jestem w ogóle psychiatrą dzieci i młodzieży, ale też specjalistą terapii środowiskowej, bo się potem tam to rozwijało. I ona właściwie wszystko załatwiła. Była zaangażowana bardzo w sprawy swojej córki i właściwie nie było drzwi, których by nie pokonała wtedy. I to ona spowodowała, że to matka głównie, przy czym jej mąż, ojciec bardzo pomagał. A to była jej córka, to była też kiedyś moja pacjentka w oddziale młodzieżowym i nie mogłam jej przyjąć do oddziału dziennego, ponieważ skończyła szkołę średnią. I no ale to oczywiście to jest taki moment w życiu, kiedy osoby młode potrzebują grupy. I to było, potrzebują bycia w grupie swoich rówieśników i wtedy się rozwijają, czują się tak zwyczajnie, tak jak wszyscy młodzi ludzie tego potrzebują w tym wieku, w tym okresie. Naprawdę wszystkie sprawy ta pani, myślę, że chętnie wymienię jej nazwisko, pani Iwona Ciemierska, no państwo ciemierscy. Tak. I ich córka Olga, która no do tej pory są oczywiście członkami naszego stowarzyszenia. A wtedy to właśnie ona została prezesem stowarzyszenia. Ponad 20 lat temu, bo to jakby historia sięga tego czasu. Tak. Brakowało właśnie takiej przestrzeni dla młodych ludzi, tak jak mówisz, żeby się mogli spotkać, porozmawiać, wymienić swoimi doświadczeniami, ale też dla rodziców. I dlatego też rodzice początkowo te działania inicjowali, współtworzyli, wyważali mi jedne drzwi, bo trzeba było różne rzeczy po drodze załatwiać. Pojechaliśmy do Warszawy, żeby powstał środowiskowy dom samopomocy, czyli placówka dofinansowana przez państwo. Finansowana generalnie przez tą opiekę społeczną, tak? I pojechaliśmy, przy czym ja byłam, że tak powiem, narzędziem w ręku prawie że pani Iwony, która miała bardzo dużo energii, ale też ja się czułam jako lekarz, że to rzeczywiście jest niezbędne. Bardzo niezbędne do procesu zdrowienia. Żeby zdrowieć, to trzeba być wśród ludzi i no, w swoim przestrzeni swojego życia. No to okres młodzieżowy to jest ten okres, kiedy to jest w ogóle
niesłychanie ważne. Obecnie stowarzyszenie bardzo się tutaj dynamicznie rozwija. Tak. Posiada już mnóstwo podjednostek, mnóstwo projektów, działań, poddziałań. Rzeczywiście młodzież ma duże możliwości, żeby skorzystać z różnej oferty. Nie tylko takich spotkań, takiej formy klubowej, tak było to na początku, ale też z różnych form rehabilitacji i terapii. I moje pytanie jest takie, z jakimi obecnie problemami czy trudnościami, kłopotami zgłaszają się do Ciebie pacjenci? Jakiego wsparcia oczekują? Cóż, ja tu pracuję jako konsultant, więc te problemy to są głównie problemy związane z takimi kryzysami wieku młodzieńczego, które polegają na tym, że ten taki naturalny bunt staje się czymś więcej z uwagi na to, że nie są jakby, nie dzieje się tak, że to jest prorozwojowe dla tego młodego człowieka. Czyli on doświadcza jakichś bardzo trudnych wydarzeń w swoim życiu. Często to jest, już te wydarzenia się dzieją od dzieciństwa, raniące, takie powodujące, że ten młody człowiek nie czuje się zbyt pewnie, a też go to boli i rani, i to, co się dzieje, jest to często na przykład odrzucenie przez grupę rówieśniczą z jakichś zupełnie dziwnych powodów. Znaczy, to jest charakterystyczne dla grupy młodzieżowej, że sobie nawzajem wytykają różne wady czy różne problemy. Natomiast właśnie to jest ćwiczenie odporności na stres. Natomiast jeśli ta sytuacja jest tak raniąca, że jakby wychodzi poza obręb tego, co jest takie poprzez średnio do przyjęcia, to bo wszyscy ludzie mają kłopoty. Natomiast są rodziny, w których te kłopoty są większe, albo przeżyli coś dramatycznego razem, cała rodzina, albo ten młody człowiek doświadcza jakby następstw tego, co rodzina przeżyła. Doświadcza w sposób, który nie jest kontrolowany przez przeciętnego człowieka. Żaden człowiek nie jest w stanie być idealnym. Mamy wszyscy swoje spojrzenie na świat, a przecież rodzice to są dwie osoby. Jest jeszcze często rodzeństwo, cała większa rodzina. I musi się ten młody człowiek mierzyć z tym, co się dzieje. W związku z tym ta terapia, czy też ten proces wsparcia też powinien się w tym środowisku odbywać, jak najbliżej tego otoczenia, tak, bo jakby tutaj jest cały czas ten stereotyp i mit lekarza, szpitala jako takiej najważniejszej instytucji, która pomaga, leki, tak? Tak. Natomiast my też tutaj z doświadczenia widzimy, że jednak te relacje, odbudowanie często więzi albo tworzenie jest bardzo wspierające dla tych osób i przynosi o wiele większe skutki niż same leki. Powiem, że to jest wręcz niezbędne. Po to, żeby ktoś zdrowiał, to musi mieć sytuację, w której się będzie czuł bezpiecznie, w której będzie czuł, że się realizuje w jakiś sposób, że on sam działa na swoją rzecz i na rzecz innych, tak? I wtedy to jest harmonia pełna, tak? Jeśli robimy coś dla siebie, a jednocześnie robimy coś dla kogoś, to jest niewątpliwie niezbędne. Także tak jak powiedziałeś o szpitalach, to ja się absolutnie zgadzam z tym określeniem tego miejsca. To jest też takiego powodu, takiego poczucia bezpieczeństwa, które jest często rozchwiane i jakiejś takiej stabilizacji. Jeżeli mamy tą podłogę, tą stabilizację, możemy budować kroki ku rozwojowi. Tak, podłoga, znaczy stąpamy mocno po ziemi. I nie jakiś drobny wiatr nas, że tak powiem, przewróci. A jeśli przewróci, to człowiek umie wstać, umie jeden drugiemu, jak pomoże zwłaszcza, to możemy wstać. Bo wierzę, ma tą pomocną. Właśnie. A czy wolontariat może być taką formą właśnie terapii, wsparcia dla osób
z grupą, o której tutaj rozmawiamy. Dla nich może być to taka właśnie forma tej, jak to nazwać, terapii środowiskowej, czy... Ja bym to nazwała wspieraniem rozwoju w kierunku wzmocnienia swojej odporności na stres. Bo naszą odporność na stres wzmacnia poczucie własnej wartości bardzo. Osoby, którym się przydarzyły jakieś zranienia, bardzo tego potrzebują, żeby odbudować poczucie własnej wartości. A ono będzie rozbudowywane wtedy, kiedy zrobimy coś dobrego dla innych ludzi. Człowiek bez drugiego człowieka właściwie nie może istnieć w społeczeństwie, tak? Jeśli istnieje i jest sam, to absolutnie to obciąża układ nerwowy bardzo, bardzo. Odporność na stres zredukuje się do niewielu procent, ponieważ każda sytuacja, którą ten człowiek może przeżyć, może go jakoś zaskakiwać a jeśli odporność na stres, bo oczywiście ta sprawa, że codzienność to jest ciągłe radzenie sobie ze stresem tak naprawdę, bo wtedy, kiedy widzimy, że ktoś nas nie akceptuje, nie jest to jasne, czy nie akceptuje, czy akceptuje, co wybrać i tak dalej. Poza tym też jest takie zyskiwanie takiego poczucia odpowiedzialności, sprawstwa, samodzielności, czyli takie cechy dorosłego człowieka, dojrzałego. Tak. Czyli często to, co odbieramy tym osobom chorującym psychicznie, no bo chcemy ich wyręczyć, tak, żeby już, broń Boże, gorzej nie było, to jakby zaczynamy się nim zajmować. I jest takie ogólne jakby przeświadczenie, że takie osoby to raczej wymagają wsparcia, aniżeli sami mogą tego wsparcia udzielić. My oczywiście z tym walczymy i pokazujemy, że można osiągać fajne rezultaty, warto aktywizować osoby chorujące psychicznie, ale też uświadamiamy też te osoby, że to nawet warto nie tylko próbować. Warto, ale trzeba. To myślę po to, żeby... Zmieniamy na trzeba. No chętnie, to cieszę się, że tak uważasz, bo to jest miód na moje serce, które od początku jest właściwie, od początku mojej drogi zawodowej oddane temu, żeby dzieci były szczęśliwe i młodzież i żeby mogły się rozwijać wszystkie swoje talenty, a każdy z nas je posiada. No właśnie, i to jest kwestia umiejętnego wydobycia, tak, bo często nie dostrzegamy tych umiejętności, predyspozycji, talentów w tych osobach. Trudno jest to na pierwszy rzut oka zobaczyć, bo gdzieś tam są pozamykane. Natomiast wolontariat daje taką przestrzeń, takie możliwości, że prędzej czy później to się ujawnia i już mamy jakiś taki przyczynek, żeby dalej ten rozwój jakby pielęgnować i wzmacniać. No i właśnie tutaj może na koniec, jako takie podsumowanie dla organizatorów wolontariatu, ale też samych uczestników, jakby na co zwrócić uwagę? Na co zwrócić uwagę zaczynając ten wolontariat, tak? No bo jednak tutaj staramy się, żeby to też było bezpieczne i też, żeby nie zagrażało nikomu, bo tutaj też zdrowie jest ważne. I to jakby trzeba też dobrze zaplanować. Natomiast myślę, że takich kilka dobrych rad od Ciebie jako specjalisty, jak tak dobrze się do tego przygotować gdzieś. Ja myślę, że najważniejsze to jest to, co przekazujemy swoją postawą, wyrazem twarzy, mimiką generalnie i pantomimiką. To jest najważniejszy komunikat, bo on jest takim naszym najstarszym odruchem albo wycofania, albo ataku. Tak? Więc czy ktoś ma postawę atakującego i on mnie zaatakuje, tak? Jeśli to jest nie tylko... Często sobie większość ludzi nie zdaje sprawy z tego, jakie to jest ogromnie ważne. Więc jeśli przychodzi... Mnie nauczyli moi pacjenci tego, że jak wchodziłam do oddziału dziennego, to jedna zwłaszcza z odważniejszych moim zdaniem pacjentek
pytała mnie, czy mnie coś boli, albo czy coś się stało. A ja zaskoczona, nie no, jakby trochę miałam ochotę uciec przed nią, ale chodziło o wyraz twarzy. A w końcu porozmawiałyśmy o tym i chodziło o to, że no jak pani nie jest uśmiechnięta, a pani jest prawie zawsze uśmiechnięta do nas, to my się o panią martwimy, albo się martwimy, że my coś przeskrobaliśmy, tak? I ten komunikacja pozawerbalna, to wszystko, co przekazujemy i ciałem, oczami, wyrazem twarzy, to jest ogromnie ważne i nad tym, no ja mówię, mnie przeszkolili pacjenci i ja od tej pory wiem, że każdego człowieka skrzywdzonego witam albo wyrazem troski, tak? Jeśli to jest ktoś, jeśli ja czuję, że on jest w jakiś sposób osaczony czymś albo czymś bardzo poruszony wewnętrznie, to wtedy ja muszę mieć wyraz twarzy adekwatny do sytuacji. Czyli ta adekwatna, jeśli to jest osoba poruszona, to że ja jestem spokojna i ja się nie uśmiecham, tylko współczuję, tak? Czyli staram się używać takiego wyrazu twarzy, chyba wszyscy to czujemy, co wtedy, tak? Mamy w oczach współczucie, chęć pomocy, sygnał, co ta osoba może zrobić, żeby między nami nawiązał się dialog. Bo sam ta osoba poruszona czy zdenerwowana, to ona daje sygnały. I ona daje sygnały i takie z obszaru agresji. To tak też może być. Albo daje sygnały z obszaru wycofania. Czyli obaw, co to będzie, tak? To tak to nazywam. No to jest lęk przed tym, że mi się nie uda, że ten ktoś nie zawiodę go. Albo on mnie skrzywdzi. Także czyli w kontakcie z takim wolontariuszem ważne jest, żeby zachować odpowiednią postawę, zadbać o komunikację i sposób artykułowania tych treści, ale również, żeby ta komunikacja była, ten komunikat był empatyczny, czy z takim zrozumieniem jakby tego naszego uczestnika, który też przychodzi z różnym bagażem i też się nie bać tego powiedzieć? Tak, tego bagażu. Chciałam powiedzieć, że teraz ty przedstawiłeś to, co powiedziałam, językiem takim mechanicznym, bym powiedziała. To jest język tych, którzy o tym piszą, tak? I tak to nazywają. Natomiast no jest tak, że tego typu określenia często są nierozpoznawalne przez niektóre osoby. Nie bardzo wiadomo, zwłaszcza dzieci i młodzież, to oni jeszcze w ogóle tego języka nie znają. Co to jest empatia? Ja pamiętam, że moja koleżanka psycholog zadała nam, lekarzom, pytanie, czy w kontakcie z pacjentem potrzebna jest empatia. I ja pamiętam, że ja tego słowa nie znałam. Po prostu nie znałam. Ja skończyłam studia medyczne, a ja go nie znałam. Tak? Ona jest psychologiem i mnie było niezręcznie się przyznać do tego, że ja nie znam tego słowa. O czym ty mówisz? Co to jest empatia? No to znaczy, co to jest? No, to jest uczucie, które ślemy w otoczenie, tak? Czyli to jest to współczucie, to jest to współbycie, tak? W tym, w czym jesteśmy. Ale wtedy naprawdę i było mi z tym niezmiernie nie tak. Chyba z tego powodu też się potem zapisywałam na różne szkolenia. Dlatego fajnie, że jakby tutaj pokazujemy dwie strony i jakby dwa różne postrzegania, tak, no bo to też jest odbiorca, ale też jest ten, który tym wolontariuszem się zajmuje i on już będzie wiedział jakby o co mi chodzi. Natomiast też warto rzeczywiście wejść w rolę tego wolontariusza, który
no nie zawsze będzie rozumiał nasze komunikaty. Właśnie chciałbym Ci podziękować za tą rozmowę. Na pewno ona będzie inspirująca zarówno dla wolontariuszy, jak i dla koordynatorów wolontariatu, którzy zajmują się takimi osobami jak nasi podopieczni. Pewnie do tej pory nie było takiej rozmowy, więc myślę, że to webinarium będzie szczególnie interesujące i takie i ciekawe, i potrzebne, przydatne dla tych osób, które się właśnie zajmują profesjonalnie. Jeśli jeszcze mogę coś dodać, tak. To pogłębiły te moje, znaczy mam uczucie, że to, co ja intuicyjnie czułam, z czego mi nauczyli pacjenci młodzi, to tego się dowiedziałam na szkoleniach, na których byli obecni tacy liderzy nowych trendów w psychiatrii, czyli otwartego dialogu i reanimacji emocjonalnej. I to usłyszałam i teraz jakby mocno myślimy o tym, jak wprowadzać tego typu nurty w pracę właśnie już tych specjalistów. Wszystkich specjalistów, którzy zajmują się człowiekiem, który jest w kryzysie, tak? I którzy mają za zadanie go wyprowadzać z tego kryzysu. Także warto rzeczywiście tutaj też się rozwijać, brać udział w szkoleniach, właśnie szczególnie, jeżeli chodzi o otwarty dialog i resuscytację emocjonalną, ale też reanimację. To jest taka reanimacja. Również u nas w stowarzyszeniu, również w tym projekcie, także tutaj też zachęcamy. I Basiu, jeszcze raz Ci bardzo gorąco dziękuję za tą rozmowę. Gościem dzisiejszego spotkania była Barbara Kaszyńska, lekarz-psychiatra w Stowarzyszeniu Pomost, wiceprezes. Was zachęcamy do kolejnych spotkań. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrybowaniu naszego kanału i wsparciu na Patronite, bo dzięki temu możemy takie ciekawe wywiady tutaj organizować i realizować. Także do zobaczenia już za miesiąc.